Tarnobrzeg wzbogacił się o nowe pomniki przyrody. Za przyjęciem stosownej uchwały w tej sprawie głosowali radni. 4 lutego 2019 roku do Urzędu Miasta Tarnobrzega wpłynęło pismo Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników Wolne Rzeki, wnoszące o objęcie ochroną w formie pomników przyrody najstarszych drzew na terenie lasu Zwierzyniec w Tarnobrzegu. Prezydent miasta Tarnobrzega zdecydował się powołać komisję do spraw ustanowienia pomników przyrody na terenie Zwierzyńca, która miała zweryfikować 170 drzew wskazanych do ochrony pomnikowej. Wniosek, jaki został złożony do Urzędu Miasta, wypłynął od mieszkańców. To mieszkańcy nas prosili, apelowali, wnioskowali o to, żeby w jakiejś formie Las Zwierzyniecki chronić. Tarnobrzeg jest największą aglomeracją miejską na terenie nadleśnictwa, a udział lasów jest najmniejszy, ponieważ to nasz zwierzyniec i ten malutki jasień no nijak ma się do sąsiadujących gmin, które mają dużo większy udział leśny i z pewnością mają z tego większą korzyść. No, my tutaj ten zwierzyniec mamy bardzo mały i warto go chronić, żeby nie był ciągle okrawany z tego najstarszego drzewostanu. Jak zaznaczył Janusz Wepsięć, przedstawiciel wnioskodawcy, ustanowienie pomników przyrody to pierwszy krok do ochrony przed gospodarczą wycinką lasu zwierzynieckiego, będącego płucami Tarnobrzega, bogactwem przyrodniczym i nie tylko. Pamiętajmy, że Las Zwierzyniecki, właśnie ten las w tej naszej aglomeracji, to jest przede wszystkim dla mieszkańców, dla spacerowiczów. Korzystają z niego również osoby uprawiające różne sporty. Warto tutaj pamiętać też o aspektach religijnych. Jest kapliczka Onufrego, ona ciągle jest tam wpisana w nasz Las Zwierzyniecki. No i tajemnicze, już może nie tak tajemnicze, kręgi betonowe, które również były umiejscowione w tym drzewostanie najstarszym po to, żeby były chronione przez te korony. Nadleśnictwo Nowa Dęba, zarządca lasu, wnioskowało o zmniejszenie liczby drzew proponowanych do uznania za pomniki przyrody. Jak zaznaczył jego przedstawiciel, niektóre nie spełniły wymaganych kryteriów. Na bazie tej komisji, która była powołana do ustanowienia tych pomników przyrody, pracowaliśmy, biorąc pod uwagę takie kryteria uznawania drzew za pomniki przyrody. Obwód na wysokości 1,30 m i tutaj są podane, jakie parametry właśnie takie drzewo pomnikowe powinno mieć. 124 drzewa nie spełniły tego kryterium. Jest jeszcze drugi kryterium, wyróżnia się tutaj wśród ich drzewa tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy ze względu na obwód pnia, wysokość, szerokość korony, wiek, występowanie w skupiskach, w tym w alejach lub w szpalerach, pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe. Jeśli chodzi o wiek, większość z tych drzew ma wiek około 85 lat. Więc no, powiedzmy szczerze, no nie jest to wiek taki, który mógłby jak gdyby tutaj być wykładnią do tego, żeby te drzewa ustanowić pomnikami przyrody. To wcale nie musi być obwód, że to drzewo musi mieć tyle i tyle w swojej pierśnicy. Pierśnicy może być to oczywiście walor krajobrazowy, historyczny, przyrodniczy. No, rodziłoby się pytanie, skoro nie mamy takich drzew, które nie spełniają tego kryterium pierwszego obwodu, no to gdzie są te drzewa? A widzimy po mapkach, że oddziały 150-letnich drzewostanów powinny być. Więc jak najbardziej drugie kryterium tutaj również uprawnia Radę do podjęcia tej uchwały. Mamy dwa równorzędne kryteria. Jedno jest to kryterium obwodowe, drugie jest to kryterium uznaniowe poniekąd, czyli to kryterium, które dotyczy szczególnych walorów przyrodniczych, historycznych, estetycznych, społecznych, szczególnego wyróżnienia się wielkością drzewa, wysokością bądź innymi tego typu walorami. Owszem, niektóre z tych drzew mają obwód mniejszy niż te 300 cm, jednakże muszę zaznaczyć, że drzewa te rosną w zwarciu. To jest las, nie są to solitery, drzewa pojedyncze, które mają możliwość powiększania korony szeroko, powiększania pnia. One sięgną do góry. Proszę zwrócić uwagę na wysokość. 30-35 metrów, 40-45 metrów. Gdzie w Tarnobrzegu mamy takie drzewa w terenie zurbanizowanym? Pojedyncze egzemplarze. Główne aspekty, dla których Nadleśnictwo Nowa Dęba wnioskuje o zmniejszenie liczby drzew proponowanych do uznania za pomniki przyrody, to nie tylko brak kryteriów zgodnych z rozporządzeniem, ale i trudności wykonywania przeglądu pomników, trudności w realizacji prac pielęgnacyjnych, jak i bezpieczeństwo.
wiadome, drzewa będą się starzeć. W pewnym momencie może dojść do zagrożenia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi. I w tym momencie będzie trzeba wykonywać prace konserwacyjne, konserwatorskie na tych drzewach. I tutaj w tym momencie urząd miasta będzie zobligowany do tego, aby te prace wykonać. Są to koszty niemałe. W zależności od tego, jakie te prace są, jaki jest przedmiar tych prac, sięgają od 1000 do 10 tysięcy złotych. Nadwisła Nowa Dęba nie ma nic przeciwko pomnikom przyrody. Zgodziliśmy się na 85 sztuk. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe 85, jest to kwestia sporna. Ja bym tutaj prosił, jeżeli to jest możliwe, to żeby te pozostałe 85 sztuk można było do dalszych prac tutaj skierować. Radni zdecydowali jednak o przyjęciu uchwały. Głosowało za nią 17 radnych. 3 wstrzymało się od głosu. Warto dodać, że przedłożona Radzie uchwała została uprzednio pozytywnie zaopiniowana przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Rzeszowie.